Dzisiaj kolejny unboxing Predatora. Gdzie jest Predator? Acer, jakby ktoś nie wiedział, ale zapewne wszyscy wiecie, bo jesteście w temacie. Paczka, jak widać, nieotwierana. Czarna taśma na kartonie. Widać? Widać. Nie potrzebuję noża. Mogę ją odkleić. To jest laptop od klienta z Niemiec. Dał dla znajomego, że im tu przywiózł. Więc on nie był jakoś tam super zapakowany, tylko jedną taśmą zaklejony. I otwieram! Nie otwierałem go wcześniej. Zobaczmy, co tutaj jest. Że to jest do tego Predatora? Czy mi się wydaje, że to jest kabel od HP-ka wlutowany do zasilacza od Acera? Ile to ma amperów? 9,23 ampera. Patrzcie, jaki tuning, kombinacja. To jest kabel od HP-ka, no. Predatory mają takie zagięte tutaj pod kątem 90 stopni, a to jest typowy kabel HP-kowski, który został wsadzony do zasilacza od Acera. Zaczyna się ciekawie. Żadnych wypełnień nie ma sobie tej kartonik lata luzem. Powiem wam, że już troszeczkę się boję tej naprawy. No, jest i on! O! Się zaparł? Nie chce wyjść, sam się boi. Laptop miał uszkodzony kabel zasilania, który raz łączył, raz nie. I to spowodowało jego uszkodzenie. Obecnie w ogóle się nie uruchamia, nie reaguje na przycisk zasilania i nie świeci się żadna kontrolka. Zasilacz został rzekomo naprawiony, ale sam laptop już nie. Niemiecki serwis się podda. To naprawił niemiecki serwis. Coś mi się wydaje, że bardziej turecki serwis niż niemiecki. Zaślepka taka. Okej, okay. Już się pewnie wykręca śrubki dwie. Wychodzi i można sobie wsadzać DVD, Blu-ray lub dodatkową wentylację, chłodzenie tutaj. Wentylator dodatkowy. Widzę, że tutaj kabel był lutowany. To jest cały miks różnych śrubek pozbieranych z różnych laptopów. To są nieoryginalne śruby. Kurczę, jest to trochę problematyczne, nie mając oryginalnego zasilacza do Omena, czy do Omena, do Predatora. Zaraz spróbuję go skądś wykombinować. To co robimy? Kurczę, nie mam zasilacza na podstawienie oryginalnego. Dysponujemy jedynie oryginalnym zasilaczem Acera, tym oryginalnym. Z końcówką od HP-ka. Ola Boga. Dobra, zmierzmy sobie, co daje nam na wyjściu ten zasilacz. Tak, tu mamy kilka przewodów czarnych, tutaj czerwonych. 19, 20, ileś. Tutaj mamy tą detekcję, brązowy i czarny. Do brązowego 18, 68, czyli jest niższa. Czyli teoretycznie ok, a do czarnego ile ma? 18 też, to jest ten sam czarny, widać. Jeszcze odłączmy zasilanie i zobaczmy, czy nie ma jakiegoś dziwnego zwarcia. Zaraz sprawdźmy, ile to może mieć ohmów. Nie ma żadnych ohmów. Zero. 30, czyli co, 300 kilo, tak? Około 300 kilo ma oporność. Załóżmy, że jest dobrze podłączone, tak? Kurczę, no
kilka kabelków mogliby podołać. I have replaced the capacitor on my circuit and I'll plug it in. Chcę teraz się dobrać do układu ładowania, zobaczyć czy jest detekcja lub jakieś zwarcia. Może zaczniemy od zwarć, zobaczymy czy są zwarcia na głównych liniach jakieś. A kolejną rzeczą zobaczymy czy jest detekcja zasilacza AC-DET na układzie ładowania. Czyli tak, wyciągnę płytę, zobaczymy czy nie ma jakichś optycznych uszkodzeń, sprawdzimy sobie oporność na głównej linii zasilania, na dławikach. A kolejno zabierzemy się za MOSFETy, czy wejścia otrzymają zwarte. I czy pojawia się nam AC-DET na chargerze. Może od razu się pojawia się linie zasilania, na głównej linii zasilania, ale laptop nie startuje. Wtedy 3-5 V, przetwornica i tak dalej, i tak dalej. Dobra, płyta optycznie z grubsza sobie przebadałem pod lupką. Nie zauważyłem nic dziwnego, nic niepokojącego. Zaczniemy sobie mierzyć dławiki. Tutaj mamy pewnie procesor. Raczej grafika. Tak nisko to raczej ma grafika. Pół ohma. Jeden dławik. Drugi też pół ohma. Gdzie są dławiki procesora? Są z drugiej strony, bo tu widzę bardzo fajnie rozwiązane chłodzenie. Takie te sekcje zasilania. I pod nim mamy... Mamy czy nie mamy? No prawdopodobnie mamy, tutaj nie mamy dławików, to musimy mieć z tej strony. Inaczej to by nie działało. Zobaczmy te główne nasze dławiki zasilające. Tutaj mam jakieś dwa dławiki, wezmę na brzęczyka, żeby nam piszczał. Zobaczmy tutaj. Jest wysoko. Jest w miarę ok. Wow. Tutaj pewnie od grafiki, ale i tak nisko. 1,4 ohma. Dobra, jest ok. 38 ohmów. Jest ok. Tu jest ok. I na tych 3,5 V jest ok. Tutaj od procesora byśmy musieli to wykręcić. Ale na razie skupmy się na głównej linii zasilania. Dlatego, że nawet jeśli jest procesor zwarty. No najpierw zobaczymy zwarcie na głównej linii zasilania, tak? Czy występuje. Czy występuje, czy nie występuje. Dobra, jak widzicie, tutaj wchodzi nasz kabel zasilający. I tak, i zasilanie z plus jest na tych środkowych, tak? I to idzie w przelotkę na drugą stronę. I mamy tutaj nasze metalowe, miedziane chłodzenie. Dobra, to trzeba jednak wykręcić tą miedziankę. Tak, tutaj mam całą sekcję zasilania procesora. Jeszcze sobie zerknę na szybko na przykładowy tam dławik procesora, ile ma. 17 ohmów. 3,6 ohma. Bardzo wysoko, bardzo ładnie. I tak, spójrzmy na tą główną linię zasilania, która nam uciekła i jest tutaj z powrotem, tak? To jest ta przelotka, raczej, no nie wiem, zaraz spójrzmy. To jest tutaj, z tej strony, czyli powinno być... Aha, jest. Patrzcie, tutaj jest ta przelotka, wychodzi. Z tej strony wychodzi. Z tej strony wychodzi dławiki wejściowe, pierwszy MOSFET, drugi MOSFET i nasz rezystor pomiarowy tutaj jest. Sprawdźmy sobie, czy nasze MOSFETy wejściowe nie są przypadkowo zwarte. Nie ma zwarcia. Też nie ma zwarcia. I do bramki nie ma zwarcia żadnego. Oporność na głównej linii zasilania. Spójrzmy sobie. Jest prawidłowa. Zdradzę sekret, nie sekret. Ale Predator musi prawidłowo wykrywać zasilacz. Inaczej nie wystartuje. Więc mi się wydaje, że ta płyta jest kompletnie sprawna. Po prostu nasz zasilacz nie domaga i nie może się z nim skomunikować odpowiednio. Ale jest sposób to sprawdzić i skakować płytę główną! Hackerman. Idziemy sobie do naszego chargera. Najpierw musimy go znaleźć.
Zwykle go znajdziemy w prosty sposób. Sprawdzamy, gdzie jest gniazdo baterii. Baterii. No tutaj jest, tak? Tutaj jest gniazdo baterii. I zwykle on gdzieś tam w pobliżu jest, ten nasz układ ładowania. Spójrzmy sobie, gdzie on tam może być. No, tu jakiś mamy dławik tutaj duży. No i patrzcie, jest. Prosto namierzony. Mamy kolegę. BQ24780S. I teraz, co ja takiego robię? Włączam sobie datasheet takiego układu ładowania. Jak tutaj widzicie jest. Znajduję sobie jego pinout. Sprawdzam, gdzie jest pin AC-DET. Jest na pinie numer 6. I sprawdzam, jakie napięcie powinien mieć, czyli powyżej 2,4V, żeby prawidłowo wykrywał nam zasilacz. Jeszcze teraz możemy sobie sprawdzić dla formalności, czy nasze MOSFETy wejściowe się otwierają po podaniu zasilania. A coś mi się wydaje, że się nie otwierają, że nasza główna linia zasilania nie jest w ogóle zasilana. Czyli tak, mam tutaj nasz rezystor pomiarowy. Biorę nasz sfatygowany zasilacz oryginalny, podłączam zasilanie. No dobra, pytanie za 100 punktów. Będzie zasilanie na głównej linii zasilania, czy nie będzie? Ja oczywiście obstawiam, że nie będzie. A wy jak obstawiacie? No i mamy tutaj nasz rezystor. I uwaga! 1 volt na naszej głównej linii zasilania. 1 volt. Wow, 1 volt. A tu się pojawia? Tu się pojawia te nasze 19 V. Czyli to są te dławiki wejściowe jeszcze przed MOSFETami. Zwracam się na mój układ ładowania. Zwracam się do niego. Hej, układzie ładowania. Pokaż, co masz. Show me what you got. A on na to pin numer 6 możesz mi pokazać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj jest 0. Sprawdzamy jeszcze, czy ma zasilanie. A zasilanie jest na pinie numer ostatnim, 28. Czyli tutaj, ten taki kondensatorek. No i widzicie, jest zasilanie. Nie ma detekcji. Nie ma tutaj detekcji 2,4V. Jak możemy oszukać ten sprzęt, żeby się włączył na tym beznadziejnym zasilaczu? Co, jak myślicie? Musimy zrobić, żeby wykrywało nam zasilacz. Czyli musimy podać 2,4V na ten pin. Skoro mamy tam blisko główną linię zasilania zasilającą nam ten układ ładowania, czyli mamy już takie zasilanie, które możemy wykorzystać. Czyli możemy sobie zbudować dzielnik napięcia, który nam tak podzieli, żeby wyszło około 2,6V. Zaraz sobie włączę jakiś kalkulator i sobie wybiorę jakieś rezystorki, które mi tam będą odpowiadały. No. Spójrzcie sobie jeszcze na nasz datasheet do tego układu ładowania. Tutaj tak naprawdę już jest pokazany nasz dziennik napięcia. Patrzcie, to jest wejście, adapter. Tutaj jest dziennik napięcia. Górny rezystor ma 866 kOhmów, a dolny ma 133 kOhmy. I tutaj nam powinno dawać po podzieleniu napięcia wyjściowe z tego dziennika powinno być około 2,6V. Dobra, spójrzmy na to jeszcze raz. Aha, czyli tutaj nawet nie ma żadnego dzielnika napięcia. Tu jest kropka. To sobie gdzieś idzie. Więc musimy to inaczej rozwiązać. Musimy tutaj sobie przygotować kabelek. Podłączyć zasilaczem zewnętrznym 2,6V. Zobaczymy, czy wystartuje. Nie jest to nic fajnego. Robienie takie trochę fuszery, sprawdzanie laptopa bez oryginalnego zasilacza. Jak widzicie, napięcie jest, nie ma detekcji zasilacza i się nie włączy, więc wam zasilacze serwisowe nic nie dadzą, chyba że wiecie, jak to tam sobie jakieś rezystory poukładać. Dobra, aparatura podłączona. Na razie jest na 0V, bo będę sobie powoli podciągał to napięcie i sprawdzić, czy przypadkiem nam prąd nie rośnie. Dlatego, że trzeba to kontrolować, bo nie odłączyliśmy układu. Dlatego, że ścieżka idzie w przerodkę, prosto w płytę główną. Dobra, podłączam zasilanie.
daję mój miernik na rezystor pomiarowy, który cały czas jest nie jest zasilany. MOSFETy nie są otwierane, nasz układ ładowania nie otwiera nam MOSFETów. I patrzcie, to jest teraz, co się dzieje, tak? Włączę wam jeszcze może kamerę, żebyście byli usatysfakcjonowani, że wszystko widzicie. Będę zwiększał i po 2-4 V powinno się tutaj załączyć nam główne napięcie na głównej linii zasilania. Więc uwaga! Podciągam! 0,5 V, 1 V. I oczywiście miernik się wyłączył, nasz troll. Spokojnie, dalej nie ma zasilania. 1,7, 2 V, 2,2, 2,3, 2,4. I patrzcie, wskoczyło napięcie. MOSFETy się otworzyły i nasza główna linia zasilania jest zasilana. Widzicie? 19 V jest. Oszukaliśmy system. Teraz sprawdźmy, czy w ogóle ten laptop się uruchomi. Odłączę. Patrzcie, teraz odłączę zasilanie z tego. I nie ma głównej linii. Dokładnie zasilania na niej. Dobra, jestem w piąty 2,4 V. Podłączam teraz zasilacz. Wcisnę włącznik zasilania. Jak widzicie, działa. Zresztą mnie tak specjalnie nie cieszy, bo chciałem tutaj jakieś wam naprawić ten komputer, żeby było wow, ale jesteś mądry, ale znalazłeś usterkę, ale to fajnie naprawiłeś. To mnie nie satysfakcjonuje, oszukanie zasilacza. Uszkodzony zasilacz. No. Dobra, to może coś powiem o tych zasilaczach. Może do BIOS-u wejdę, zobaczę, co tam w BIOS-ie słychać. Czy w BIOS-ie widać detekcję zasilacza? Nie, nic tu nie widać. No dobra, to może powiem coś o detekcji zasilacza i dlaczego wolę używać zawsze oryginalnych zasilaczy. No, może trochę z przyzwyczajenia używam oryginalnych zasilaczy zamiast korzystać z serwisowego. Pewnie to w przyszłości zmienię i będę używał zasilacza serwisowego, żeby było widać, ile dokładnie pobiera prądu przy uruchomieniu. To rzeczywiście dużo, dużo pomaga. No ja tak się tak przyzwyczaiłem używać oryginalne zasilacze. Na przykład w tym wypadku byście diagnozowali jakieś dziwne usterki, bo kurczę, no coś tam jest na tym środkowym pinie, albo jakbyście podłączyli tylko plus i minus. Kurde, bo to jest Acer. Acer nigdy nie miał detekcji zasilacza. Halo! Plus i minus i wystarczy. Jedziemy z koksem. I ten nam zasilacz, kurczę, nie chce nic pokazywać za żadnego poboru prądu, dlatego że detekcja zasilacza na chargerze cały czas jest na zerze. Więc tutaj teoretycznie to nie jest kwestia wpiętego rezystora, tak jak to ma miejsce. W czym to ma miejsce? W HP-kach, w Dellach chyba. Tam jest kwestia dzielnika napięć lub jakiegoś rezystora do plusa czy do minusa, nie pamiętam. I tam typowo jest to napięcie podzielone i na tej podstawie określa, jaki jest zasilacz, jakiej mocy jest podłączony. Natomiast w Apple tam musi być typowa komunikacja, tak? Tam są wysyłane pakiety do zasilacza i zasilacz odpowiada. No i tutaj w tym wypadku, jak widzieliście, jakaś tam rezystancja była, 300 kOhm rezystor do pina podłączonego plus z tym pinem przez rezystor 300 kOhmów. Ale to niestety nic nam nie dało, tak? Możliwe, że tutaj też jest komunikacja, jakieś tam pakiety są wysyłane do zasilacza. Zasilacz odpowiada jakimiś pakietami, mówi, że halo, jestem tutaj taki i taki kozak. I wtedy się detekcja załącza, czyli mam jakiś dodatkowy układ dekodujący rozpoznanie zasilacza i wtedy nam ustala napięcie na pinie AC-DET w układzie ładowania baterii. No i takim sposobem oszukaliśmy, no, ruszyłem i straciło zasilanie. Takim sposobem sobie ustaliliśmy, oszukaliśmy
nasz zasilacz. Teoretycznie mogę sobie zrobić tutaj dzielnik napięcia. Mam tam 19 V zasilającego układ ładowania. Mogę sobie to podzielić, dać na stałe te 2-4 V. Wtedy każdy zasilacz 19-voltowy z taką wtyką przyjmie i będzie działał. To mi się wydaje. Zależy, jak bardzo skomplikowany jest ten układ detekcji. Czy on też bierze później pod uwagę, że on nie wykrył zasilacza i czy komunikuje się z układem KBC i mówi mu, żeby w żadnym wypadku nie ładować baterii, tak? Też to wszystko wychodzi doświadczalnie. No. Jak mówię, naprawa mnie w ogóle nie usatysfakcjonowała. Ale jakąś wiedzę teraz macie, tak? Macie potężną wiedzę, bo na przykład samym zasilaczem laboratoryjnym bez oryginalnego zasilacza, bo te zasilacze są, kurczę, drogie. Podróbki są tańsze, wiadomo, ale oryginalny zasilacz to jest 5-6 stówek, więc to jest, kurczę, sporo kaski. Podróbka tam 200 zł chyba, czy no troszeczkę nawet mniej. Powiem wam szczerze, że Acery, Predatory, kurde, no tak się trzymają, tak często nie przychodzą na serwis. Dlatego nigdy nie byłem zmuszony kupić oryginalny zasilacz. Raz mi się zdarzyło, że nie miałem zasilacza, to też musiałem robić detekcję. Później klient hurtownik kupił sobie oryginalny zasilacz i to rzeczywiście działało bez problemu. Nie ma sensu robić dalej testów, bo to była kwestia włączenia komputera. Jest kwestia zasilacza. No jeszcze może się okazać, że rzeczywiście nasz układ detekcji jest uszkodzony, tak? No ale teraz nie mam zasilacza, żeby to podłączyć i sprawdzić na pewno. Ten zasilacz zamówię. Jeśli coś będzie nie tak i będę musiał robić układ detekcji, to wam napiszę w komentarzu, ok? Możemy tak się umówić? No. Także wierzę, kolejny odcinek, bo siedzicie w domu, chcecie oglądać, nie chcecie się nudzić. Więc ja chcę wam zapewnić rozrywkę, przynajmniej taką, na ile mnie stać. No i ten odcinek pójdzie. Nie jest wybitnie fajny, mądry, no ale pójdzie. Zawsze jakaś wiedza praktyczna do przodu. To co? Do następnego odcinka, nie? Na razie, cześć.